Cześć, Siemanko, nie, to nie ma rodziny, zapomniałem. Z tej strony Mafia Solec i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcieczku od Zero Farmera. Jest Brączek. Siema. Jest Adaś. Siema. I to kolejny odcinek. Nie wiem, to już to będzie 4254, ale będzie od stanku. Z banku do banku pieniądze cały czas są przenoszone. Adaś już sprawdza mi w ostatnie takie rzeczy, czy możemy sprzedać jakąś bronę, czy nie możemy. Można. A Siewniczek? Jeszcze tylko klapkę sprawdzę. O, klapka z siebie, dobra. Dobrze. W dzisiejszym odcinku jestem. Ja znacznik odkrycia, bo to się przyda. Długo? Ale jestem śmieszek, co na początku. No kurwa, rozjebałeś system, nie? Powiem ci naprawdę. Szacuneczek. W dzisiejszym odcineczku jedziemy sobie sprzedać ten zestawik. Nareszcie. Chcesz kierować? Co? Nie, ja ten dam sobie radę. Ty już mordo, szukaj z emisji. Objazd za pocztą w brawo. A ty, ale Bronek, tam poczekaj, żebyś nie za dużo miał stależowany, zanim ja przyjadę. Będę jedynką jeździł. O, poczekaj, całe 2000 tutaj, to zarobek dla mnie. Dobrze, jak chcecie, panowie? Ja pierdykam, same nałożenie. No to dobrze, bo to najlepsze nasze, mogę, że tak powiem... z supermarketu? Nie, bo to się nie opłaca chyba, wiesz? Kurde, no długo my żeśmy nie mieli tego zestawu, ale po prostu nerwicy już dostajemy, jak musimy to zacząć siać. I postanowiliśmy, że no nie musimy... Zostawiłeś obciążnik na farmie? Co? Zostawiłeś obciążnik na farmie? Tak, dlatego mnie tak buja i ledwo kieruje. A, da się tą martwą strefę włączyć, bo już dzisiaj jak szykowałem serwer... Daj mi kierownika, bo nic nie mogę zrobić. Dobra, bo ona łapie, jak jestem w połowie skręcania, nie? No ma gdzieś tak z 50%, 40%. Martwa strefa się znowu włączyła. Dobra. Ogólnie będziesz używał New Holanda, tak? Tak, nie, Jafenda. Ty masz, możesz Maseja wziąć. Maseja weź, no. Co by chcieliście, tak? Kierowniki w boki? Tak. Awansuje kierownika. Proszę bardzo. Adam, Mr. Adamu 15, hashtag 1. Danke schön. Dobra. To się tutaj chyba sprzedawało. Tak, tutaj w tym miejscu, mordo. Dobra, czekajcie. Szkoda, że nasion nie opróżniłem. Ej, dobra, ja teraz opróżnij, żeby nam dało na... No zostaw tutaj, no, to opróżnij ją tam, no. Ile tam nasion? O Boże, powiem siewnik? Cały siewnik był, także był. To dobrze. Ogólnie dałoby nam pieniądze podobno chyba za to, więc... Dobrze, ty się kapłeś, mordo. Ale lepiej, żeby... Patrzymy, sprzedałem przypadkowo Fenda. Zajebałbym. Czekaj, ja odjadę. Ja się sprzedam. Dobra, jestem ciekawy, po ile mogę ja? Dobra. Nie, ja to zrobię. Dobra, siewnik za 9800. To dobrze liczyliśmy w miarę. Sprzedaj. I... 15 za 12300. 3000 straciliśmy, ale coś tam żeśmy zrobili. Dobra, mamy 42 kapcie. To w zupełności wystarczy. Kupcie mi od razu ten, nawozy. Nie wiem, czy starczy. Dwie sztuki. Nie, czy starczy. Nawozy. Nie, starczy. Tak, nie będę robić. Starczy. Podpinać już, mundo? Cicho, co? Podpinać już? Ja zaraz se podepnę, spokojnie. No ja chcę też. 14, to tak, kupujemy tego kuna. To jest siewnik. Mogą mi pożyczyć, by było mniej pieniężku, ale dobrze. Ale ładny. I do tego z przodu to jest chyba właśnie... Tutaj ziarna chyba są, mam taką nadzieję. Ale zajebiste. Ale mi się podoba ten zestaw. Weź kup Adamowi jeszcze te. Tak. No trzeba, może sobie kupić sam. Dobra, ja ci kupię Adam, tak? Dobra, to na razie nie odjeżdżam, bo nie wiem, gdzie wypadł. Boże, 17 000 tam zostało? To ty nie kupujesz od razu tego? No jak ty ratalerzujesz przede mną, to po co? A. No w sumie nawet nie stać, bo 18 000 kosztuje. No, to nie wiem, gdzie tu się podczepia, czekaj. Co? Tutaj? No tu masz jakby to? Przecież. Z tej strony, nie, tak. Nie masz z przodu, tu przykółka. Dobrze, tutaj, no z tej strony. Stay. No. Tak się patrzę, Adaś, daleko długo będziesz odjeżdżał? No czekaj, bo ja muszę tak, kupić. Kupuję. Nie wiem, to byś chwilę poczekał, ja bym sobie przejechał. Ty sobie kupiłeś? Ja cię kupuję, worek z nawozem. Kup mi, mordo. Jeden. Matko bosko. I drugi. Proszę, ale tam co pojemy, ty, ciekawe jakie pojemne. Przepraszam, że mordeczka, tak? Dziękuję. Kurwa, fajnie. Co? Więcej ma niż tamten siewnik. To tam masz jeszcze jedną paletę, nie? Zabierz to, weźmiesz na raz? Nie, nie weźmiesz chyba, bo tam dawał pepe. Nice! Ile wchodzi? Nice, półtora. No to ładnie, a tam wchodziło ile? Tona. Ja ci podepnę, mordo, dobrze? Dobrze, nie ma problemu, ja już cofam. Ej, ale zestaw będzie konkretny, no w kolejnych odcinkach, jak uzbieramy pieniędzy, to no, będzie można sobie kupić jeszcze tą bronę, nie? Aktywną. Ole, zajebista rura poszła. No, konkret to wygląda. Żeby nie urwało. No zobacz, czekaj, poczekaj na Adama, Adamowi pokaż. O ja pitole, nareszcie to wreszcie. No ma sens. Fajnie to zrobione to jest. To. No. Dobra, chłopaki, ogień, bo szkoda czasu. A teraz mam takie pytanie. No. Czy to trzeba opuszczać ten przód też? Tak, bo to kółka napędzają prawdopodobnie chyba ten. Tak mi się wydaje, nie? Że dmuchawę napędzają, tak, nie? Tak mi się zdaje, ale... O matko i córko. Ale nie wiem, nigdy w życiu realnym... Ale mi wałek zbugowało. Ja pierdolę. O Jezus! Jak się rucho, jak dziadek babkę. Ale fajnie to wygląda, no ale wybaczcie się za tą skręcajkę i patrz. No comment. Nie chcę pytać, ile jest procent, nie? Nie, 12% jest oryginalnie się ustawiło. Ta kierownica jest poryta, to nam nie zwracajcie na to uwagi, nie? Co odcinek trzeba przestawiać, ja od nowa, to jest porażka.
To tam się nie przejmujcie nawet tym. Ja sobie dobra. To co, ja mogę zaczynać grubę rować? Ty możesz grubę rować. Znaczy talerzować. Ja tego pola akurat nie siałem ostatnio, więc luz, ale żniwa miałem. No ale trudno, nie możemy na to patrzeć, co tu było. Ostatnio dwiorki, podrząd, siewy, wszystko. Co my tutaj siejemy? Tu miała być pszenica. Tak, na dużym pszenica. Na dużym, dobra, także... Na dużym pszenica, na małym jęczmień i tam rzepak, który jest już zasiany, czy nie? Tak, a Adasiu, ciebie w odcinku zasialiśmy, tak? Tak. Ej, no ale nie będę opuszczał, zobaczymy, co się będzie działo. Sieję. Teoretycznie, ja w kolejnym odcinku mogę sobie nawet jeszcze zrobić opryski tutaj pszenicy i mogę jęczmień zasiać, nie? Na drugim polu. Bo tu nie zdążysz zasiać się wszystkiego. Nie? No nie zdążę. No, to gitara. Bo takie same opryski na odcinku to jednak troszeczkę nuda by była. Jakby dzisiaj Adaś zarobił ten pieniążków na... Ja zarobię dzisiaj około 13 tysięcy. No to gitara, to wtedy ja bym w kolejnym odcinku już tą bronę kupił. Kurwa, jak to ładnie wygląda, nie? No niby nie jest jakaś duża różnica między 3-metrowym a 4-metrowym, no ale jednak, nie? Nie, no jakby nie patrzył. Tym bardziej, że no nie mieliśmy tych 70 tysięcy, nie możemy się porywać na takie duże zakupy. Mordo, zostawiałeś po pomijak, czy co? No trochę jo. Dziwnie, strasznie na tej kierownicy mi teraz dupnie się jeździ, bo muszę kawał kręcić i czasami myślę, że wiesz, skręciłem, a tu... A bo ta martwa strefa, tak? Znowu? Jo, wyłączyła, nie, znaczy no mamy martwą strefę, się włączyła sama 12%, także no. Nieciekawie to wygląda. Muszę się nakręcić, żeby on skręcił kawałek, nie? Ja. Mordek, no. Może ten poprzecznik jak tu weź ogarnij. Co? Poprzecznik jak tam weź ogarnij. U góry? No, dobra, bo tam jest dobra. W ogóle niezrobiony. Dobra, postaram się spokojnie. Nie, jak mam też go tak na ziemi postawionego, to gorzej mi się jedzie ogólnie. Jak masz ten przedni do nowe? Tak, bo no jednak wtedy te koła się prowadzą i wiesz, szarpie dziwnie ciągnikiem. Choć no. Teraz też nie, bo zobacz, jest ciężar duży z przodu, więc chyba będę sobie... Ogólnie wydaje mi się, że będzie trzeba tak czy siak siać nie Holandem, nie? Bo jednak wydaje mi się, że ten fend będzie troszeczkę, no że jest troszeczkę przymał. Ale nerwice mam, nie? Tak mi się do dupy się jeże szok. No z tym skręcaniem. Poko mordo, nie denerwuj się. Nie mogę w ogóle wyrównać. To jest akurat no przekichane. No już mówię, dzień taka nerwica na tego farminga, ale jakoś staramy się nagrywać po te dwa odcinki dla was. Seria od Ara do Hektara ruszy też niebawem na dniach, także spoczko. Ogólnie naszym kurom nie wiem co się dzieje, ale zaczęły nieść na gniazdo i to dosyć dobrze, a najlepszą sprawą jest to, że się mało kiedy je karmi, a one już nam 2 tony pszenicy oddały. Z niczego, że tak powiem, więc... To jest troszeczkę dziwne, nie? To jest dziwne, strasznie dziwne. Bo my w sumie nie mieliśmy pszenicy na początek w ogóle, a dzięki kurom zrobiły nam się praktycznie już 2 tony pszenicy, nie? Także fajnie, to jest, no, to jest troszeczkę zawsze dziwne. Zawsze możemy zarobić coś na nich jednak. Także jakby kury to kurde z jęczmienia robią pszenicę, nie? To jest naprawdę... Ale to właśnie ja się tak dziwiłem, nie? A zobaczcie sami co było u świń, ktoś mi właśnie ten komentarz napisał. Przecież świnie oddawały kukurydzę. Tak, obojętnie co się rzuciło, oddawały kukurydzę zawsze, nie? Także też nie ma co na to patrzeć. Coś za coś, tak? Jednak. Znaczy to, daje, no, wydaje mi się, że zwierzęta oddają po prostu to, co jest główne w tym w karmieniu, nie? Czyli no, u świń była kukurydza, tylko no, że akurat u kur jest pszenica i jęczmień, ale chyba z racji tego, że pszenica jest jako pierwsza, dlatego oddają pszenicę. Nie? Bo jednak troszeczkę więcej roboty gianc by miało, jeżeli miałoby być, miałyby oddawać raz to, raz to, nie? Albo miałyby na przykład mieszać. To w ogóle by było... No, ale po trzech przejazdach, widać fajnie, to już masz jeden przejazd siewnika, nie? No. Tu masz 3, a tam masz 4, to jednak jest ta różnica. Nie, no póki mamy te 3 pola, nie mamy więcej, to myślę, że ten 4-metrowy w zupełności tutaj nam wystarczy. Dodając, że będziemy też siać niekiedy tą, no, ten rzepak i tak dalej, co nie? Tak, tym dużym. No właśnie, tym dużym, więc tego tutaj też nie będzie jakoś tak, wiecie, super dużo używania. I wydaje mi się, że też z czasem będziemy powoli już wchodzić w kukurydzę na ziarno. Bo też to zawsze było jakieś urozmaicenie. Ja, dzisiaj u Tanasa chyba widziałem, miał odcinek właśnie z kukurydzy, tak, fajnie miał, to wyglądało. No. Także fajnie by było też za jakiś czas zakupić ten, chociaż ten pierwszy siewnik do kukurydzy, zacząć siać tą kukurydzę i... W ogóle bardzo ładne siewniki do kukurydzy są. No, teraz są tak, fajne. Teraz patrzyliśmy, to naprawdę bardzo ładne. Znaczy no, na początek tak się jakby nie trzeba było kupować jakiegoś dużego siewnika, wystarczy ten początkowy mały, tam jest chyba ten Kun, albo Amazonka jest, już patrzę nawet. Sadzarki. To dasz mi jeszcze chwilę, za chwilę potalerzować. Spoko. Bo ja nie talerzowałem jeszcze. Jako pierwszy jest ten Amazon, tego Amazona na pewno nie kupiłem, bo to jest tylko 4-rzędowy. Więc wydaje mi się, że tutaj pierwszy siwik, który kupiłem, będzie to ten. To jest ten stary Amazon? Tak. No to nie. Ten Kverneland albo ten Lemke od razu za 26 tysięcy, bo to jest też
No wydaje mi się, że najlepszą opcją będzie właśnie tutaj ten, ten Lemken z tym przednim zbiornikiem też, nie? Także będziemy mieli oba siewniki z tymi przednimi zbiornikami, bo tutaj też Waderstadt jest ogólnie z tym przednim zbiornikiem do kukurydzy, także naprawdę fajne sprzęciki tutaj idzie pokupować, jeżeli chodzi o siewniki same, nie? Dobrze. No, tak jak chcecie, chłopaki. Kurwa, nać tam, nawet się kamerą nie można pobawić. Czemu? Nie ten kurwa, Andrzej. Spierdala na każdą stronę ten siewnik. Kamerą się pobawić. Aż Heniek jedzie, pociągi. Mordo, nie baw się kamerą. Chciałem, żeby było rozmaicenie. Nie baw się tylko pracy ciężko, tak? No wie tam, kurwa, pracuję ciężko od dnia do nocy. Tak i tak mnie rozbroiło to, jak dzisiaj wbijam na TS, a teraz, nie wiem, to była 18 czy któraś. Jesteście akurat mikrofon włączony, a w telewizji Adam jest bardzo ciężko przepracowany. Kurwa, no najlepsze, no nie mogliby po prostu lepiej trafić. Dobrze. Chcesz może do talerzówkę? Jo. Dobra. To jest do końca. Zrób ten poprzedniak tam jak możesz. Zrobiony już jest. Dobra. Telewizja babi. Oba poprzedniaki z jednej strony i z drugiej są zrobione. Weź wyłącz kubuta, nie bądź jako smałek. No weź. No bo... ja no jednak kurwa jak sąsiady widzą, że nowy sprzęt, tak? Myślę, że i tak nie zwrócili na to uwagi, wiesz? Dobra, ja dojechałem do końca. Przejadę ci jeszcze raz ten poprzeczniak tutaj. Mogę się bez kierownicy grać. Co? Zalecam odłączę chyba. No to odłóż ją na bok. Po co, tak masz, się, po co masz się wkurzać, to lepiej sobie ją odłóż na bok. No ja zrobiłem to, ja dostaję. Dopóki nie poprawiam tego na pewno nie będę grał, więc... Pierdolę, bo nerw co każdy odcinek, czy nawet w trakcie odcinka, to jest w ogóle. Nie ma co się po prostu podróż. Denerwować na tą kierownicę, tylko lepiej sobie odłączyć po prostu. Mówię, bo my denerwujemy się na grę przez kierownicę, więc po co wkurzać się, tak? No, czekaj, tylko że ja od razu muszę wyłączyć od, na 100%. To się źle nastawiamy właśnie na tego farminga 19 i te po dupie to wychodzi. Dobrze by było właśnie jakby Giantsi tutaj wyszli z inicjatywą i poprawili tą kierownicę, bo... No z tego co wiem, dużo ludzi ją ma kupione. Dużo, no i... właśnie do tego farminga no. Dużo ludzi ją kupiło. No, specjalnie dużo właśnie... też ma tych Logitechów GTR. Czy się Ctrl V się trzymał, żeby dwie na raz podniosło? Chyba Ctrl V. Nie. Dobra, daj mi. Nie używam takiej niecnej rzeczy. Chciałem sobie zobaczyć, no ale nie bardzo. No i piękny nasz nowy zestaw. Zobaczymy jak się sieje. Dobra, przód do góry, nie ma potrzeby, żeby był na dole. Ogień na tłoki. A i tu jest ogień, a nie. To jest kurwa nasz najlepszy zestaw teraz chyba. Pięknie to wygląda, po powiem ci szczerze, że fajnie ten fan wygląda z tym siewnikiem. No bo on takie zapotrzebowanie na razie ma. Ile ten siewnik ma zapotrzebowanie? Stówkę. Stówkę? Mhm. A ciekawe ile będzie z broną aktywną. Już ci mówię. 200. Jak 200? 200 razem potrzeba. Coś to się nie dodaje. Dodaje? No co ty? Nie wiem. No. O Boże. Co? Ale się psuje kurwa New Holland. Czemu? Z dźwięki. Jadę. Ja mówię, ja już dawno mówiłem, że coś z tymi dźwiękami... O ja pierdolę, ja pierwszy raz dzisiaj tu usłyszałem. Ja już chyba z trzy... Szedł na obroty i nagle koniec. Ja z 2 czy 3 odcinki... A ile tam w ogóle na New Holland gdzieś? No już malutko, jest 1/3 gdzieś. O Jezus, ja mam na przykład... Tak nie, no może trochę więcej. To jest z jednej strony zarąbiste, jeżeli to takie coś się jak się psuje, no to super. Tu jest no, okej, okay. Teraz na full jedzie. A zaraz opuszczę i idę jak cholera. Nie wiem, no moim zdaniem tutaj będzie trzeba chyba poprawić te... znaczy naprawić te maszyny nasze, bo to tam chyba dużo... No po tym sezonie, tak? Jakoś, no po tym sezonie na pewno. Ja bym jeszcze przed żniwami naprawiał, nie? A w ogóle, ej, a w ogóle tak się zapytam, a bredalka ile ma ten procent? Nie chcę wiedzieć, ale ona chyba ma już chyba z 5. Bredalka. No bo ona mi dzisiaj ten wałek tak świruje bardzo. Ty, faktycznie, przecież ona teraz cały czas w tych w misjach jest. 28% tylko. Bredalce. Dlatego te, tutaj ten wałek i te przewody tak... Koniec, zaraz gasi chyba, kurwa, New Holland trzeba będzie po serwis dzwonić na pole. Czemu? Aż tak? Na miejscu ja jestem. Jakby w ogóle nie jechał, nie? Jakby no tylko był odpalony. Ja to przed chwilą mówiłem, że takie jakieś dziwne dźwięki. Ale ja tego wcześniej nie słyszałem, dlatego też się dziwiłem, nie? Że dziwne mówię, dlatego może, że oddalasz sobie czy coś, ale to jest szok. Ale beka, jeżeli to prawda, albo nowa łatka, jest, to... albo nowa łatka od farminga, poprawa dźwięku. Ciekawe, czy wy też to będziecie widzieć, czy nie? Znaczy ja wiem, o co ci chodzi z tymi kablami i z tym, i z wałkiem, bo mi się to ostatnio też robiło. Ale szczerze powiedziawszy, myślałem, że to jakiś buka, a nie ten, Czyli wątpię, żeby był. No, teraz by było najlepiej pojechać, naprawić bredalkę i zobaczyć, czy się popsuje ten błąd. Gdzie to trzeba jechać w ogóle naprawić? No na ten, na sklep i tam kliknąć naprawco, nie?
Na... albo mieć swój własny warsztat, ale niestety nie, no nie mamy chyba 30 tysięcy. Więc tylko tam trzeba pojechać, więc ja myślę, że teraz jak będę wracał... Czekaj mordo, sprawdzę w portfelu, czy może mam jakieś 30 koła w luźnych pieniędzy. Nie masz luźni? No mi się wydaje, że mam. A kurwa, załapał teraz chyba coś, ten szyka pod głowicą i powietrze został. Dobra, mamy kontrakt ogarnięty, 7,5 tysiąca. Nice. Ładnie. Teraz przydałoby się pole numer gdzieś koło sklepu, żebym mógł od razu sprawdzić ten... tą naprawę, bo to mnie bardzo ciekawi. Mordo, może jak stale, że już pojedziesz naprawić, co? Nie Polanda. Ja bym chętnie pojechał go teraz naprawić, żeby zobaczyć, czy się dźwięki nie poprawią. No to jedź. I teraz tak zrobię. Odczepiam talerzówkę i jadę. Jak w Mokrzynie, weź na środku pola za górą odczep. Żeby nikt nie zajebał jej. No. Się nie ten... rozłożoną zostawię. Nie, no ja myślę, że tutaj w kolejnym odcinku, jak ja będę nagrywał, to może zrobię tak, że pojadę wtedy wszystkimi sprzętami i je po prostu naprawię. Bo, no mówię, no to trzeba, my zrobiliśmy chyba już tymi sprzętami gdzieś około 3 sezonów, a ani jednego nie naprawialiśmy, a wydaje mi się, że tutaj po prostu trzeba naprawiać co sezon to, bo te maszyny naprawdę dużo robią i wydaje mi się, żeby trzeba naprawiać jak najczęściej. Myślę, że tak do minimum. Gdzie to muszę jechać? Tam, gdzie zwracałem? Poniżej 30% to już od razu trzeba jechać. No, tam gdzie się zwraca? Tak. To jest? Tak. I tam klikasz napraw. Spoczko. 9 godzin mamy przejechane już na Masejku. No to pomyślmy sobie, co jest na... kurczę, Fendzie. Fend to tam już ma 12, jak nie więcej. Fend ma 10 przejechane. Serio? No. Tylko jedna godzinka więcej. Znaczy, bo Masej dużo jeździ, nie? A w sumie te oba ciągniki mamy od początku, więc ty wiesz. A, tutaj zajęłem. Wydaje mi się, że jak go naprawić, to będą całkiem inne dźwięki, Bolek, nie? No zaraz zobaczymy. Tak, tak. Mnie ciekawi tylko ta brata. Musiał chyba samochód naprawić, bo dźwięki zajebiste miał. Tak powiedział motocykl do motocykla. Jadę zaraz za. Ale nie naprawili tych samochodów. O, ten ma zajebisty samochód. Nie zatrzymają się, tylko wjeżdżają w tego. Normalnie mi ciągnik obojętnie w co, nie? To mnie boli, że właśnie na klawiaturze jak się jedzie, a to dlatego to ja mam to cofanie wyłączone. Ale nie chcę się wkurzać, jakoś nie mogę się przyzwyczaić do tego. Może sobie lekki jakiś ustawię. Strasznie buja ten ciągnik podczas jechania. Bujaka, bujaka, six when nine. Dobra. Naprawię jego sprzęta. Ile za naprawę? Gdzie tu pisze? No napraw. Boże, 600 coś, tylko serio? Dobra, ogień na tłoki. Ale ładny jak nowy. Lepiej? Teraz już mam już fajny dźwięk, ale dopiero jak będę w polu, to wtedy powiem na 100%, bo... Nie no, ja tu mnie ciekawi ta bredalka, bo jeżeli to tak naprawdę wymyślili, no to szacunek dla nich za pomysł. A, bredalka się psuje, to rozwalimy im wałek i przewody. No ale nie, no to ty wątpię, żeby te przewody to było spowodowane tym, że ona się psuje. Kurwa, zobacz jak on idzie, ty. Oby. Nie wiem, czy tamtą stronę też tak jechałem. Bo jeżeli to kolejny bóg, to ja zacznę pisać. Kurwa, sąsiad, zobacz, do mechanika i do Mietka, zobacz jak naprawiają. Nawet ciągnikiem cię mijam. Szybką skrzynię ci zrobili, bo. Zajebiście się tym zestawem. Naprawdę powiem wam, że petarda jest, nie? Sianie tym. Jeszcze jak będzie ta brona aktywna w tym, to naprawdę będzie kozak. Kurwa, tak szybkiego serwisu też nie widziałem. Powiedz nam serwis tak dla niego. No. No jestem ciekawy teraz, czy to się naprawi, nie? Param. Pam, pam. No ładnie. Parę tysięcy będzie. No dzisiaj w tym momencie 10 tysięcy będzie, jeżeli jeszcze zdążę, to jeszcze jedną misję po naprawieniu zrobię. To będzie około 16 tysięcy. Jak? Lepiej? Cały czas ciągnie, tak jak powinien. Ale jeszcze, żeby nie zapeszyć. Nie no, bo nie, no cały czas, no słychać. O! A nie, bo się oddaliłem, dobra. Bo on normalnie aż tak przerywał, nie? No, no tak, tak jakby był, by był odpalony tylko i na obrotach sobie wolny. Ja ci o, jest teraz znowu! Co, znowu? Bo z góry malżuje. No to tu teraz jest z góry okay, to zawsze no tak, nie będzie spoko. Miał, ale nie, no to nawet pod górę, to on jechał tak na wolnych obrotach. Ogień. No nawet za kupię 600 to już jest... Ale mamy naprawione za 100%. No ja naprawił... Ej, zobacz jak to idzie, prawie ja talerzówką tyle ogarniam, co ty siejesz. No. Więc to jest spoko. Ja ogólnie ten, bym, no moim zdaniem powinniśmy naprawić wszystkie maszyny, nie? Mhm. Przynajmniej te, które nie mamy nowych, nie? Tylko mamy
kupione je... No to mówię, te co są poniżej 50% to najlepiej, bo, no bo te co mają 70, 60 czy coś to jeszcze można odpuścić. Ale to już najbardziej straty, czy tak jak teraz bredalka czy coś, no to... To już w ogóle. Dadaś kolejną misję tam gdzieś cyka, czy co? No tak, tak, tutaj na 21, nie widzicie? A, ty jesteście trochę dalej to. A, 21 jest ta, co to pole, które chcemy zacapować kiedyś tam. Ja cię widzę po lewej stronie mojej. Ja też widzę, widzę, widzę. Tak, tak. A fajnie są w ogóle. W ogóle fajne widoki w 19 poprawili. O wiele lepiej widać ciągniki z dala, co nie? Widać jakieś takie, nie wiem, piksele tylko fajnie. No, akurat to każdą ja. Rzecz są. Tylko nie wiem czemu ostatnio nam się zrobiły te drzewa takie jasne. Na moim kąpienie. A. Jakby weszła jakaś łatka. Na początku było pięknie, nie? Ale z czasem to one teraz te, tak z daleka wyglądają jak białe. Ale to chyba tylko niektóre, zależy od której strony patrzysz, wiesz? Zależy jak słońce świeci. Jak... No, no, no. Nie to wiem, ale no, to ostatnio to cały czas one są takie. Nie, no z tej strony nie są tamte. Tylko te są. Bo jesteś blisko tych. Ja też jestem tych blisko, ale weź się... No nie, naprawdę nie, choinki nawet z daleka widzę, że są ten. Tamte tylko tak się zrobiły. Trzeba poszukać plików jakichś. I dajcie ciemniejsze, no bo to z daleka wygląda jakby, nie wiem. Nie wiem, ja tam wolę. Brzuska, nie. Brzuska to będzie biała. Ja ale, no ale te liście takie, kurde. Nie, 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 tu ma chyba rację Brączusz, bo jak patrzę na jedne, a to są wszystkie te same, i dalej widzą, widać białe, a czym bardziej od słońca właśnie odległe, co nie, z drugiej strony słońca, są ciemne. Więc mi się zdaje, że to tylko od słońca zależy. Może. Obojętnie co wrzucisz, to i tak to będzie jasne z jednej strony. Ale ładny ten białe zestaw. Wręcz. Fajnie wygląda, nie? Dobra. No. Ile tam kontrakt został zrealizowany i oczywiście nie 24 500, więc spoko. No to dzisiaj dobra. 30 zrobisz? Jeżeli uda mi się naprawić bredala, napełnić bredala i... No, nie, to nie zdążę. Będzie, 6, będzie 6000 jest tylko tam za akcję, to niestety nie. 30 nie będzie. Dobra. A ile do końca odcinka jeszcze mamy? Nie wiem, jest no, nie 13.30. Bo jest 13, więc... Nie, to raczej nie zrobimy 30 000 dzisiaj. No ale i tak, kasa jest, także jest dobrze, cały czas utrzymujemy się. Jadę sprawdzić tego bredala, bo to mnie bardzo ciekawi. Jeżeli to wymyślili, to ja pozdrawiam. Co, jedziesz to talerzować teraz jeszcze, to obok pole? Nie. Nie? Nie no, bo ja kupuję swoją ci bronę. A, teraz. A, dobra, faktycznie. Więc bo teraz roketa szkoli. Ja sobie pozdrawiam kupię bronę do tego siewnika, zobaczymy jak friend będzie sobie radził z broną, nie? Albo New Hollanda wtedy zapnę, zobaczę, bo to będą już ostatnie siewy w sumie. Będzie trzeba zrobić oprysk, będzie trzeba zrobić nawóz, także w przyszłym odcinku raczej zasiejemy sobie ten jęczmień do końca i na pszenicy albo na rzepaku zrobię sobie wtedy siewy, nie siewy tylko rozsiewanie nawozu albo oprysk, nie? No tutaj szkoda, że nie ma tych ścieżek jeszcze, bo ze ścieżkami też by to dużo, dużo ładniej wyglądało, no ale niestety nie możemy mieć wszystkiego, więc będzie się robiło bez ścieżek. Tutaj na pewno sobie zrobię oprysk, a na rzepaku... Nie, na rzepaku nawóz to tak chyba nie bardzo. Nie no, na rzepak się też sieje nawóz. No jo, ale lepiej w późniejszej fazie to już fajnie będzie wyglądał oprysk. W późniejszej fazie? No w pierwszej fazie przecież będzie rzepak. No... Rzepak i pszenica tutaj będą w pierwszej aha. fazie, a ja dopiero... Tam nie wiem, czy będzie w pierwszej, bo popola już jest w pierwszej. Serio? Tak. Czemu? No bo jak sieliśmy go, to nie wyłączyliśmy rośnięcia. A, to ciulowo. I zaczęło rosnąć. Dobra, daj mi tego, jeszcze posieję trochę teraz. Na klawiaturze to chociaż nie będę się wdenerwował. Nie, nie mam czasu, teraz ja sieję. No weź, weź, podaj. Co? Tutaj posiadź. Możesz siąść na siewnik, jak chcesz. Chyba zaraz ci powybiję szybę. Dziękuję. No. Proszę. Ogólnie panowie tak, na bredalce mamy już przerobione 6 godzin, niecałe. Malutko, tam 200 zapłaciliśmy za naprawę. Mhm. Ale niestety... Muszę jednak stworzyć listę bugów Farming Simulator 19. Czemu? Bo Wałek jak nadal napierdala tak. No ale zobacz, ja wczoraj jak Bronek miał odcinek, jemu się Wałek kręcił, ja tego nie widziałem. Teraz ja mam odcinek, to zależy chyba kto jest hostem i w ogóle, wiesz? Może, może. Bo, no mówię, to akurat jeśli chodzi o albo to... Może być, mogą być bugi multiplayer po prostu i obojętnie. Ładujesz jajka? Ja jadę z jajkami. Gdzie stanie? Dobra. Kurde, powiedział to ja bym się przejechał. Kurwa, przecież się siewnik. Kurwa, bo myślałem, że już więcej innej roboty nie ma, co nie wiem robić do końca. Ej, ogólnie to może jeszcze jednak jakiś kontrakcik tu opiekuje. No bo dobra, kiedy idziesz numer... z jajkami jak będzie przyszedł. Pole numer 13, gdzie jest pole numer 13? Tutaj. Jajka ładnie sprzedamy sobie, także też pieniążki jakie za to wpadną. Pięknie, ładnie, o kurwa. Dobra, przecież kontrakt to ja mogę wziąć, bo przecież jeżeli... I tak można kończyć na kolejnych odcinkach, to po prostu można? Skończymy na kolejnym odcinku. No i ono, przeostatnio tak wziąłeś. Nie, nie włączyliśmy serwera chyba.
Wyłączyliśmy. Nie, wyłączyliśmy, dobra. Akcja z tym, z koszem. No, jo, tam znaczy skosiliśmy, tylko nie było sprzedane. No, no to, no, ale nadal nie było zaakceptowane, więc. No, więc można tak. Na luzie. Ale ładnie ułożyłeś. Ktoś do mnie dzwoni, ogólnie nie wiem kto. Pozdrawiam serdecznie. Nie wiem co. Mama. Ale może zacapowałeś pasy tam. Dobra, jazda z tematem. Zobaczymy ile za jajeczka dostaniemy. Trochę sprawdzać w ogóle jak, gdzieś cena jakaś. A, dobra? No. No właśnie, chciałem jechać to samo. Może kurwa wszędzie po 2000 to jest. No jajka za 2000 nie, bo za 4000 najłatwiej to. Gdzie są jajka? Akurat na tych. Za 2900 na wzroście, jak młyn zbożowy jadę. To trzeba. 2900, no poczekaj trochę jeszcze. A ile za to? 4000, no 4000 żeśmy sprzedawali, przecież to się nie jadę. Co ty? Nie wiadomo czy tam wzrośnie aż tyle. Dobrze, to nie jadę. No nie, no bo chyba nie ma sensu sprzedawać po takim. Dobrze, załadowałem się, żeby nie zmarzły. Dobrze, mordeczko, tak? Ja zapomniałem, że jest na jajce. Jest i co rano. O, będę tu stał. Pewnie wypuję roli w powietrze. Ogólnie nie wiem, czy będziemy ten bawełnę tutaj sobie... Co? Panowie? No? Mam chyba jakieś odkrycie, ale najpierw możecie mnie sprawdzić. Ja pierdolę, to nie Montevere. 2 plus 2. To jest 8. O, ty ale... kurwa nie umiesz. Pytanie za 100 punktów. Ile jeździliście z nawozem? Wszystko. 17 czy 20? 17. 17. No. A ja mogę zapitalać teraz jak naprawię 20. Aha. Nie wiem, ja się 12, a nie dało się siąść 15? Tak czułem, że ja mogłem jechać 7, ten, że tylko 17 jeździłem na poprzednim polu. I tak wolno, teraz mi coś, jakby mi się szybciej jechało. No, pewnie no i jak byk 20. Ty dużo szybciej tym się wyjdą, co? Co no, w odcinku? No, kurde, no zobacz, my wcześniej wtedy pole nie zrobiliśmy. Połowy pola w odcinku nie zasięliśmy. A to jeszcze pojechaliśmy kupić siewnik, to tamto... To jest prawie pole. No, jakbym zaczął od początku odcinka, to mam zasiane pole. To tam zajebiście. Panie, kurwa, co pan? Pewnie nam hamulce zostały się i dlatego tak wolno jechał. Ogólnie, Adaś, tak co wyczytałem, to to, że... powiem ci ją tak. Orka tylko po burakach, kukurydzy i tak dalej? Aha, dobrze, nie ma problemu. Czyli to samo wyczytałeś co ja? Tak. No widzisz, mordeczka, jak my wiemy co czytać. No, no jeżeli chodzi to, to beka. Ale właśnie, że jest, system uprawowy teraz bezorkowy zrobili, nie? System bezorkowy na zbożach. Tak czułem, że tym samym chcesz mnie zaskoczyć, tylko ja zawsze zapominałem o tym powiedzieć. I tak byśmy orali tam, gdzie by pokazywało, żeby zorać. No ja. Szkoda orać tego, co nie potrzeba, nie da nam nic, tak? No dobrze wyczytaliśmy, bośmy kurwa myśleli... O ja pierdolę. Klikłem za którymś nogą na kierownicę i wysiadłem. Za którymś sezonem, co byśmy nie? Kurwicy dostali, no, że ty, no co jest, nie można orać, nie? Znów jakieś bugi, co nie? A tak to drugi odcinek nie będzie. Co ja mordę jeszcze wyczytałeś? Nie, prognozy pogody. Może coś z kierownicą tam pisze. Prognozy pogody, właśnie nic, kierownicę nic nie było. Ale z tą orką? Na razie jeszcze tak, ale no wiem, że podobno deszczu nie poprawili, także lipa. Czyli? Przechodzić przez budynki, przez ściągi, przez wszystko. No to ja. No to szkoda, że nie ma kolizji. W dumu też pada? W dumu? No. W dumu można spać. Przez budynki leciało chyba kiedyś. Ja jeszcze nie spałem w dumu, kurna, to jest słabo. No też jeszcze nie spaliśmy. Ale gdzie o 15 chłopie, to jeszcze tyle roboty je przecież. Ja co przez prawnie. Na swojej farmie sprawnie. Ja nie wiem, czy nie zacapuję i nie skończę tego. Tapuj na pewno, ja też skończę. Nazywa się to nawóz zielony, jest stosowany w celu zwiększenia następnego o 30%, rzadkie o 30% zwiększa. Aha, dobra. Aby uzyskać 65% więcej plonów, musisz dwukrotnie rozrzucić nawóz. Dwukrotnie nawóz rozrzucić. Mm-hmm. Rozsiewać wapno po każdych trzech zbiorach. Aby uniknąć 35% obniżenia plonów, musisz usuwać chwasty, wykonać orkę po każdym zbiorze kukurydzy, ziemniaków, buraków cukrowych i trzciny kukurydzy. Trzciny cukrowe, sorry. Mhm. A więc rozrzucić, dwukrotnie czy, rozrzucić na. Co, my nie mieliśmy w poprzednim sezonie na maksa? Nie. No ale to może być jeszcze jakiś ciemniejszy kolor niebieski? Nie, tak. Właśnie nie. No ale weź jeździ, siejesz rzodkiew i dwa razy rozrzucasz nawóz. Za rzodkiew dostajesz 30%. A dobra, a nie możemy mieć oprysku zwykłego? To to samo daje co nawóz. I dlatego mieliśmy na full, bo miałeś raz no opryskane. Ale nie robiliśmy dwóch oprysków, robiliśmy tylko raz na chwasty. Nie, był robiony jeszcze zwykły. Ale zawsze robimy, się wydaje... być najciemniejszy, jeżeli chodzi no o nawożenie, więc ciemniejszego nie może być. Nie, to pisze dwukrotnie rozrzucić nawóz, to ale nie ma nic o rzodkwi w sumie. No jak nie ma nic o rzodkwi? No nie pisze tutaj nic o rzodkwi. No,
Mówiłeś, że... Czyli po prostu albo rzodkiew dać, albo dwa razy nawóz. Aha, czyli na przykład tutaj nie w ogóle nie liczy obornika, to moim zdaniem zamiast raz ten nawóz, to można dać raz obornik, raz ten, jako poplon jedną rzecz z poplonu albo można dać. Albo po prostu zamiast rzodki najpierw nawóz, przetalerzować, zgruberować i dopiero potem posiewak też nawóz. Nie, tak. To wolę lepiej dwa razy zboże rzucić niż poplon nawóz. Ale po prostu siejemy rzodkiew i dwa razy rozsiewamy nawóz. Albo robimy nawóz i oprysk i tyle. To lepiej nawóz i oprysk, bo najgorsze jest to, że ty tego nie widzisz, gdzie będziesz miał zrobić ten oprysk. Co z opryska jest, to ten, bo nie pojawia się drugi raz. Chyba, że źle rozumiem to, co tutaj pisze, nie? No bo ja chciałem, ostatnio miałem bawełnę, niby ten... chciałem drugi raz dać nawóz, bo nie świeciła się na ciemno, a to po prostu dlatego, że nie było tam wapna dane i tyle. A nie mogłem już drugi raz nawozu, nie? Jak dawałem, to i tak nic nie zmieniało mi to. Więc, nie wiem, szczerze, nie Dobra. Mam pojęcia. No pisze, aby uzyskać 65% więcej plonów, musisz dwukrotnie rozrzucić nawóz i rozsiewać wapno po każdych trzech zbiorach. O rzodkwi nic nie ma. Znaczy, o rzodkwi jest teoretycznie napisane, że... Moment. No i 30%, tak? Że 30%. W siewniku nie mieliśmy podsiewacza z nawozem, nie. Nazywa się to nawozem zielonym, więc... To chyba się liczy jako nawóz już. Tak. Ten nawóz i jeszcze raz rozsiać nawóz. Tak to chyba działa. Nie wiem, nie mam pojęcia. Dobra, za chwilę kolejne 6000 spada. Jest to tak niezrozumiale napisane, że... Dobra, to ty Adaś, jak to skończysz, to ja wtedy kończę sobie również odcinek. Dobrze. To chcę te pieniążki zobaczyć i będziemy sobie kończyć. Ja was Dobrze. Ja was bardzo serdecznie zapraszam na kolejny odcinek do Brączusia, tak, bo to w niedzielę będą oglądać. Tak, bo jest dzisiaj piątek, nie my nagrywamy już tak na zaś, żeby było. O, kontrakt. 13 zrealizowany, także pięknie. Cyk, oczywiście akceptujemy, prawie 6 bajka zestaw. Kurde, fajnie, że go kupiliśmy teraz jeszcze. Także co, w tym odcinku by było na tyle. Ja mam bardzo serdecznie dziękuję. Jakiś dzik tam biegnie, aż się usłonę ci głowolo. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Zapraszam na poprzedni odcinek z bawełny. Zobaczycie sobie, czy warto, czy też nie warto, czy będziemy się tutaj na tej serii. Co, my się z wami żegnamy. Udanej niedzieli. Miłego odpoczynku. Na razie, strzeleczka, trzymajcie się. Cześć. Hello.